Ekscelencjo księże biskupie, ksiądz biskup przewodniczył zespołowi do spraw ruchów intronizacyjnych. Chciałem zapytać o pracę tego zespołu, jak one przebiegały, jakie są kulisy, ile osób brało udział w pracach tego zespołu i co się udało wypracować. Tak, to był taki zespół ludzi bardzo szeroki, bo co innego ten zespół powołany przez Konferencję Episkopatu Polski składający się z 10 biskupów, ten zespół bardziej był do koordynacji całości i tutaj właściwie wypracowane pewne potem dokumenty czy pewne jakieś takie propozycje, postulaty przez ten zespół były jakoś tam weryfikowane i dopiero wtedy trafiały na Konferencję Episkopatu Polski. Natomiast główna robota odbywała się właściwie w takim mniejszym zespole nasz biskupów, dwóch, trzech zazwyczaj było obecnych, ale było wielu przedstawicieli poszczególnych nurtów intronizacyjnych, zwłaszcza tych dwóch nurtów, tego nurtu bardziej serca Jezusowego i tego nurtu właśnie krakowskiego, właśnie takiego mocnego zaakcentowania, że jednak chodzi o samego Chrystusa Króla, zostawiając trochę na boku intronizację tutaj serca Jezusowego. To się tutaj dokonywało w takim pewnym, bym powiedział, napięciu. W ramach poszczególnych jeszcze nurtów też były różne stanowiska. Można powiedzieć właściwie, co człowiek, który przyjechał, to wnosił też swoje widzenie. No i dlatego się to odbywało, można powiedzieć, tak dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy papież nas wezwał do tego i zachęca do tego, byśmy tę drogę synodalną rozwijali właśnie, to można powiedzieć, że to była taka synodalność, która się tam działa, że myśmy się gromadzili czasem dość tak szybko i miarowo, co miesiąc, dość regularnie, więc słuchali siebie, w tym były i emocje. W tym były takie różne momenty, że trzeba było przerwać, napijmy się kawy, odsapnijmy, tak? Zdystansujmy się trochę, żeby nie przy szybie nos powiedzmy, bo to nie zobaczymy wtedy integralnie tego. No i w tym się to wykuwało i tak myślę coraz bardziej ten Bożego Ducha głos wybrzmiewał. Najpierw w naszych sercach i potem w tym naszym takim byciu razem. Każdy z nas też, myślę, jak żeśmy ten pewien etap zakończyli, że już potem jubileuszowy akt intronizacyjne, no to po tym spotkaliśmy się i tak trochę z perspektywy też spojrzeliśmy na te swoje działania, to każdy mówił, że wiele wyniosłem, nie w tym znaczeniu tam krzesła z Jasnej Góry, ale właśnie tych bogatych duchowych treści. Czy mamy rozeznanie, ile osób jest w ogóle zaangażowanych w te różne ruchy intronizacyjne? Chociaż w przybliżeniu? Powiem szczerze, nigdy nie byłem zwolennikiem liczenia, bo już Dawid się przekonał, że to nie jest miłe w oczach Bożych. I dlatego to zostawiałem bardziej przedstawicielom poszczególnych nurtów. Oni są mniej więcej zorientowani, ile mają swoich zwolenników, ale sam czytam swoich przedstawicieli, ale sami właściwie nigdy jakoś tak też nie przedłożyli tego i nie zrobiliśmy jakiegoś takiego spisu nawet orientacyjnego. Czy wszystkie te ruchy, wspólnoty intronizacyjne czerpią z tego jednego źródła, czyli z przeżyć mistycznych Służebnicy Bożej Cerakówny? Nie, właśnie chodziło o to był jeden z momentów prostowania tego, że owszem, dla nas Cerakówna jest pewnym impulsem, która nas pobudziła do podjęcia dzieła, ale u podstaw jest absolutnie prawda objawiona nam w Piśmie Świętym, no i to, co znajdujemy w tradycji nauczania Urzędu Nauczycielskiego Kościoła po kwas primas zwłaszcza, ale nie tylko. Także to zupełnie nie tak, że budowaliśmy akt jubileuszowy, przesłanie z nim związane na samym orędziu, jakie przekazała nam Cerakówna. To nie tak, tylko wręcz odwrotnie, z tych źródeł biblijno, takich, można powiedzieć, biblijnych i z tradycji kościoła. Trwa kongres Jezusa Chrystusa Króla. Podczas jednej z prelekcji dowiedzieliśmy się, że samo pojęcie intronizacja jest pojęciem dość nowym. Jak należy je rozumieć? Bo przecież no, Chrystus jest królem ze swej natury. To na czym polega ta owa intronizacja? Jak można intronizować kogoś, kto już jest królem? Wiele razy w tamtym okresie też to wyjaśniałem. Nie nam przede wszystkim prowadzić na tron i wprowadzać na tron i uznawać królowanie Jezusa Chrystusa w takim znaczeniu, że to od nas zależy. To uczynił sam Bóg. Chrystus jest królem, wszechświata królem. Piękne słowa padają chociażby w tym hymnie o kenozie,
Tam jest najpierw to wskazanie na uniżenie Chrystusa, prawda? Właściwie ogołocenie chwały Bożej, uniżenie, no a Bóg go nad wszystko wywyższył, darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. Więc tego dokonał Bóg właśnie przez krzyż. I Chrystus zasiada po prawicy Ojca. My wiemy, że w mocy Bożego Ducha też jest ciągle oczywiście z nami, stąd to królowanie na tym polega, że nie tylko siedzi na tronie i spogląda, co oni tam na tej ziemi wyrabiają, tylko jest tu z nami. I to królować po Chrystusowemu znaczy służyć po prostu. I dlatego nasze zadanie, ta intronizacja, to właściwie oznacza uznanie w moim życiu, ale też w życiu rodziny, w życiu społeczeństwa, w Kościele, właśnie tego, że Chrystus jest Panem, jedynym Panem, Królem naszym. Uznanie, ale w takim sensie, że nie tylko to deklaruje, że uznaje, ale przyjmuje to, tym żyje. To jest coś z tego, co jest w tym Shema Izrael, prawda? To tam jest nie tylko słuchaj Izraelu, ale przyjmij to, weź to sobie mocno do serca i tym żyj. I właśnie tutaj też o to chodzi. To jest takie dla nas, takie bym powiedział, takie swoiste nowe Shema Izrael. Uznaj Chrystusa Królem. Przejmij się tym, że On jest Królem. Na miarę tego, że On jest Królem, żyj. Bądź Mu sługą. Uczyń wszystko, żeby Twoje życie było jedną wielką chwałą tego Króla. Mhm. Wielu spośród członków ruchu intronizacyjnego wierzy, że intronizacja Chrystusa Króla ma zmienić społeczeństwo. Polskie, czy szerzej biorąc, te społeczeństwa, które przyjmują Chrystusa za Króla. Czy ksiądz biskup jest przekonany o tym, że przyjęcie właśnie osobiście Chrystusa jako Pana i Zbawiciela zmienia nas i może zmienić też całe nasze społeczeństwo? To nie jest nic nowego. No, na tym generalnie polega cała nasza wiara chrześcijańska. Przyjąć Jezusa za Pana, Króla, Zbawiciela mojego, to od samego początku, przez wszystkie właściwie wieki, mocno to na nowo postawił w naszym Kościele w Polsce, chociażby w ramach ruchu Światło Życie, kandydat na ołtarze Franciszek Blachnicki. To myślę, ja w swoim życiu pierwszy raz to jakoś tak mocno werbalnie usłyszałem właśnie wtedy w Oazie. To ruchy intronizacyjne jakby na nowo też o to się upomniały. Trochę niestety ta nasza odpowiedź na to, co jest związane z aktem intronizacyjnym i podjęcie go, no niepokojąco jakoś tak to wszystko jakoś jest, trochę się tego obawiałem, że to tak może być. To jest takie trochę ociężałe, właściwie z pewnym niedowierzaniem, z dystansem do tego się odnosimy, do tej całej idei uznania Chrystusa Królem, Panem naszym. Myślę, że trochę na to się nałożyły też te ruchy intronizacyjne, które jednak nie poddały się jakiemuś takiemu skonsolidowaniu i no, poszły w taką wręcz schizmę. I w związku z tym no, nasz lud Boży w Kościele w Polsce jest trochę nieufny. Też pasterze trochę nieufni są do tego. Mam nadzieję, że to z czasem przezwyciężymy. Potrzeba czasu, cierpliwości, a w tym czasie potrzeba jak najwięcej modlitwy, przywoływania Bożego Ducha, żeby to Boży Duch sprawił. Czyli, czy ta, bo też padło takie sformułowanie, że intronizacja, która dokonała się, ten akt Złagiewnik z 2016 roku, jest początkiem drogi. Tak. Czyli należy też rozumieć, że intronizacja nie jest jednorazowym wydarzeniem, tylko pewnego rodzaju procesem. Czy też chodzi o formację ludu Bożego? No przede wszystkim. Sam akt, można powiedzieć, to jak uderzenie w dzwon. Mhm. Czyli uderzenie w dzwon zawsze mobilizuje, tak? Chociażby dzwony, które zapraszają na mszę świętą. Wstań, iść do świątyni Pana. Tu też wstań, podejmij wysiłek, podejmij trud drogi, otwórz się na tę rzeczywistość, która Ci jest dana. I dlatego tutaj jest to zdecydowanie nie jakieś jedno wydarzenie, jednorazowe wydarzenie, tylko jest to proces. No i w tym, żeby on się dokonał, żeby się rozwinął i przyniósł owoce, niezwykle ważną sprawą jest formacja. Od samego początku to mocno też akcentowałem. W ogóle nieraz powtarzam, że my wiele dzisiaj mówimy o dziele nowej ewangelizacji. Zgadzam się, to jest wymóg. My widzimy, co się dzieje, ale żeby dokonywało się dzieło nowej ewangelizacji, musi równolegle iść z tym w parze formacja tych, którzy tego dzieła będą dokonywać, bo inaczej ślepy ślepego poprowadzi. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.